Moje uszanowanie. Powszechnie wiadomo, chyba, że nie cenię tego rządu, ale nie mam zamiaru źle życzyć piłkarskiej reprezentacji, bo jej sukces ma jakoby przysporzyć chwały i sławy premierowi Tuskiemu. Tuskowi. Tak, Tuskiemu. To się dobrze pomyliłem. Nie popieram obecnej władzy, ale to nie znaczy, że nie chcę ukończenia tak zwanej przejezdności autostrady między Łodzią a Warszawą. Ja nawet sobie życzył, żeby ona była w ogóle autostradą, a nie tylko przejezdną ścieżką. Jestem przeciwnikiem wysokiej premii dla wyrzuconego dyrektora budowy Stadionu Narodowego, ale trzymam kciuki, by mecze na tym yy, stadionie miały wspaniały nastrój, budziły wielkie emocje i żeby stadion zdał egzamin. Po prostu uważam, że nie jest dobrze, kiedy negatywny stosunek do aktualnej władzy doprowadza nas do uogólniającego przekonania, że im gorzej, tym lepiej, bo łatwiej się tej władzy pozbędziemy, im więcej klęsk poniesie. Proszę Państwa, przecież na utrzymanie reprezentacji piłkarskiej, na budowę dróg, stadionów i na tysiące innych spraw związanych z Euro 12 idą nasze własne pieniądze. Chyba lepiej, gdy wydawane są na sukcesy, niż na porażki. To oczywiście jest teoria, tak sobie tylko teorety, teoretyzuję, ponieważ pojawia się problem praktyczny. Yy, jaki procent tej kasy jest rozkraziony, zmarnowany, wdeptany w błoto. Ale nie wiem, czy jest w Polsce fachowiec potrafiący w ogóle to wyliczyć. Jeżeli jest, to niech się odezwie. Jeżeli ma odwagę, bo z czymś takim się zgłosić do opinii publicznej i powiedzieć, jakie straty poniosło państwo i Polacy wszyscy, no to jest naprawdę problem bardzo, bardzo trudny. Podobno w ostatnich pięciu latach, przeczytałem to gdzieś, wydano na drogi 180 miliardów złotych. 180 miliardów. I za te pieniądze, niemałe w końcu, nie udało się połączyć Warszawy z Europą, Strykowa, z Konotopą, Rzeszowa, z Lwowem i tak dalej, dalej, dalej. Za to udało się zrujnować kilkuset przedsiębiorców, tak zwanych od wykonawców, którzy uwierzyli, że państwo polskie jest poważne. Poważne państwo polskie. Jakie ono może być poważne, kiedy szef rządu, udając Greka, udając Gierka, yy, sprawdza budowy z helikoptera, wizytuje dworce kolejowe limuzyną, jeździ pociągiem donikąd w towarzystwie ministra Sławku Nowaku, yy, harata w gałę z chłopaczkami na każdym trawniku, gdzie się zatrzyma, no i przydziela wysokie narody nagrody generalnej dyrekcji za budowę dróg, których nie ma. Profesor Staniszkis uważa, że mamy najgorszy i najmniej kompetentny rząd w historii Polski. Czy zgadzając się z tą oceną, możemy jednak popierać zasadę, że im gorzej, tym lepiej? Absolutnie nie. Przecież oni, ten rząd mogą nam zrobić tak gorzej, że już nie da się nigdy zrobić lepiej. Możemy długo się nie podnieść, nie zdźwignąć, nie wydobyć z dziury budżetowej, społecznej, psychicznej po tej ekipie rządowej. Przypominam, że po analogicznej ekipie w 1795 roku Polska podniosła się z kolan dopiero w 1918. A 100 lat temu, kiedy powstawało europejskie piłkarstwo, żadna piłkarska drużyna polska nie mogła występować z orłem na piersiach. Teraz jeszcze może. A więc bądźmy z naszymi orłami, wspierajmy Biało-Czerwonych. Janka Tomaszewskiego proszę, żeby się zamknął, żeby już przestał rozrabiać. A Kazimiera Szczuka, dla której Euro 12 to jedynie piwo, seks i wrzask, niech się zajmie wyłącznie feministycznym seksem, a nie zawraca ze sprawy głowy sprawami, które przerastają jej wyobraźnię. Natomiast rząd i jego medialne szczekaczki, proszę, żeby nas przestały prowokować. Niech nie judzą, niech nie napuszczają, niech skończą z tą agresją przy okazji Euro 12. Resztę zostawmy y, młodym chłopcom, świetnym piłkarzom z orłami, y, na piersiach i wspaniałym, Polskim kibicom. Zwycięstwo niech będzie z nami.